Witamy Was na kanale Dospel. Po tej stronie Marcin. Spotkaliśmy się dzisiaj, by przedstawić Państwu nasz nowy produkt, filtr węglowy do systemów rekuperacji, którego wkład jest widoczny o tutaj. Jedziemy. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku na systemy filtracji filtrujące przede wszystkim zapachy, jako firma Dospel wypuściliśmy do systemów rekuperacji filtr węglowy, który ma za zadanie wyfiltrowanie kompletnie zapachów z zewnętrznej części budynku. Tutaj widzimy produkt gotowy, jakim jest filtr węglowy. Wygląda on o tak. Jest to system filtracji, który montujemy do urządzenia wentylacyjnego na czerpni. Natomiast cały wkład filtra, czyli całe serce, to co filtruje nam zapachy, widzimy o tutaj. Wkłady naszych filtrów węglowych występują w różnorakich wielkościach. Od wkładów większych, poprzez wkłady średniej wielkości, a kończywszy na wkładach mniejszych. Rozmiar wkładu dobierany jest do filtra, jaki chcemy zastosować, co oznacza, że bierzemy pod uwagę urządzenie, w jakim będziemy filtrować powietrze, a przede wszystkim jego przepływ powietrza. Im chcemy więcej powietrza przefiltrować, tym stosujemy filtr większy. Filtr pracuje na zasadzie zasysu powietrza z jego wnętrza, a dostarczane powietrze jest przez obwód filtra, który zamontowany jest w tej oto obudowie. Żeby Państwu to zobrazować, ten wkład jest co prawda nieco mniejszy niż zastosowany w tym filtrze, natomiast zobrazuje nam to całą zasadę działania. Filtr umiejscowiony w ten sposób, w filtrze, zasamy powietrze z dołu podłączonym krótcem. Powietrze zasane z dołu dostaje nam się do filtra przez obudowę w górnym krótcu i przechodzi przez filtr jego obwodem. Nasze wkłady są wyprodukowane w technologii Double Flow. Jak ta technologia działa? Spójrzcie Państwo na animacji. Animacja ukazuje nam przekrój filtra i jego dane składowe, wykonane w całości z materiałów bardzo wysokiej klasy. Ukazuje nam się system patentowy Double Flow, który polega na zakrzywionych kierownicach powietrza. Reasumując, jak Państwo widzicie, dzięki technologii Double Flow jesteśmy w stanie przy zachowaniu tego samego rozmiaru filtra zmaksymalizować i przede wszystkim podwoić skuteczność jego filtracji, a co za tym idzie, wyeliminować możliwość przedostania się zapachów do naszego systemu rekuperacji. Oznacza to, że będąc osobą świadomą, planującą swój własny system rekuperacji, nie powinniśmy zapomnieć o wrzuceniu naszego filtra do swojego systemu. Dzięki niemu będziemy mieli powietrze świeże i przede wszystkim pozbawione zapachów, co jest bardzo dobre zimą. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał się lub dowiedziałeś czegoś pożytecznego, a zakładam, że tak jest, pamiętaj, łapa w górę. Subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi nowinkami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz w komentarzach, na pewno odpowiemy. Marcin, kanał Dospel, widzimy się przy kolejnej realizacji. Cześć.